Mówiliśmy już o kolejowych koszmarach tej zimy. Miejmy nadzieję, że już się nie powtórzą. Teraz oderwiemy się od ziemi, wzbijemy się w powietrze. Choć niektórzy mogą mieć z tym pewien problem, a to za sprawą na przykład zbyt dużej ilości i wagi prezentów znalezionych pod choinką bądź transportowanych pod choinkę. I nawet jeśli rzeczywiście wystartują, to być może wcześniej będą musieli za to dodatkowo zapłacić. Niby zwykła walizka, a może kosztować kilkaset złotych. Nadbagaż kosztuje od 20 do 20 zł, jeżeli korzystamy z usług przewoźnika tradycyjnego, takiego jak LOT czy Lufthansa, albo do kilkudziesięciu, albo nawet kilkuset złotych, jeżeli to są tani przewoźnicy, bo na przykład Ryanair czy EasyJet to 60-80 zł. I nie mamy co liczyć na wyrozumiałość pracownika check-inu, u którego nadajemy bagaż. Pakując za dużo prezentów do walizki, robimy świąteczny prezent z tymże liniom lotniczym. Tanie linie lotnicze mają podpisaną umowę w ten sposób, że agent handlingowy, który obsługuje linię lotniczą na ziemi, dostaje po prostu prowizję za ściągnięty nadbagaż, czy ściągniętą opłatę za nadbagaż. U tradycyjnych przewoźników ta obsługa wygląda trochę inaczej i z trochę większym przymrużeniem oka patrzy się na ten dodatkowy kilogram czy dwa. Lot na trasach europejskich daje 30 kg, a kilogram nadbagażu kosztuje 10 zł. Do Stanów Zjednoczonych możemy wziąć 23 kg. Za dodatkowe możemy zapłacić 115 euro lub dopłacić 165 zł i wziąć drugą walizkę. Limit w Lufthansie wynosi 23 kg, każdy kolejny to 10 euro. W Air France zapłacimy aż 100 euro, ale bez względu na to, o ile ciężar walizki przekroczy limit. Inaczej jest w tanich liniach. Wizz Air w ramach opłaty pozwala wziąć aż 32 kg bagażu za 136 zł. Ponad te limity policzy nam jako kolejny bagaż. Ryanair za ważącą do 20 kg walizkę każe zapłacić aż 210 zł i 80 za dodatkowy kilogram. EasyJet liczy sobie 100 zł i 60 za każdy dodatkowy kilogram. Te opłaty można jednak obniżyć, jeżeli do zbyt ciężkiego bagażu przyznamy się wcześniej. Jeżeli się odprawiamy przez internet i informujemy linię lotniczą, że będziemy mieli nadbagaż wcześniej, właśnie przez internet bądź telefonicznie, to te stawki mogą spaść na te połowę. A jeżeli podróżujemy grupą, możemy rozłożyć bagaż do kilku walizek, tak żeby każda z nich mieściła się w limitach wagowych.